Galeria Twierdza Kłodzko świętowała Dzień Dziecka już 28 maja, a w centralnej części pasażu na dzieci czekały mega atrakcje, konkursy z nagrodami, warsztaty i pokazy kulinarne. Gotowałam pizzę serduszko i bardzo mi się podobało, bo lubię gotować. Pizza była z ciasta na pizzę gotowego i z przypraw oraz sera. Najcenniejsze, co dzisiaj widzimy, to uśmiechy najmłodszych gości naszej galerii, obdarowanych klockami Lego. Dzieci wybierają sobie wśród bohaterów Avengersów, Krainy Lodu. Także to właśnie uśmiech jest to, co dzisiaj cieszy nas najbardziej. Bardzo dobry pomysł. Dzieciaki zadowolone. Chyba o to chodziło. Co wybrał sobie? Klocki, Ninjago i co tam jeszcze masz? I super bohaterów. Tak, tak, fajny pomysł, mi się wydaje, że to bardzo fajnie wygląda na, z okazji na Dzień Dziecka, tak? Więcej radochy dla dzieci, dla dorosłych, bo zbliża się Dzień Dziecka, także jak najbardziej. Dla syna, także robota, Wolverine, tak widać. Księżniczki i Kaczor Donald. Akcja promocyjna po pierwsze, za zakupy rozdajemy nagrody. W tym roku postawiliśmy na popularne, niezawodne, bardzo modne klocki Lego dla dzieci w różnym wieku, dla chłopców, dla dziewczynek. Są zestawy z różnych filmów, komiksów, także jest w czym wybierać. I powiem szczerze, że bardzo szybko się rozchodzą w tym roku. Trafiliśmy z tymi prezentami w dziesiątkę. Dzieci brały udział w warsztatach, robiąc wypieki podobne do pizzy po prostu, w takich różnych konfiguracjach. Przygotowywały sobie, w piekarniku było to wypiekane i potem częstowały znajomych, rodziców, klientów w galerii. Naprawdę bardzo fajna zabawa, bo była taka interakcja z osobą prowadzącą. Przy okazji wszystkim dzieciom składam najserdeczniejsze życzenia w dniu ich święta, żeby były zdrowe, żeby się nie martwiły, a te, które chodzą do szkoły, dobrych wyników, niedługo laurki trzeba będzie pokazać, udanych wakacji, słonecznych, niezapomnianych chwil i jak najmniej trosk.